Jesteśmy już po zakończeniu rozgrywek ligowych. Mistrzem została Chelsea na trzecim miejscu, Liverpool na piątym, dopiero Arsenal. I oto przed nami chwila prawdy dla Łukasza, ponieważ zarząd zawołał go na spotkanie. Cóż takiego chce od ciebie zarząd, Łukaszu? Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, jeszcze tutaj dyskutuję z dziennikarzami w tej chwili. Właśnie kończę dyskusję, rozmawiamy z zarządem. Zarząd pragnie odbyć z tobą rozmowę, której tematem miałaby być twoja pozycja w klubie. A ja jestem właśnie przed finałem Pucharu Ligi, który jest decydujący dla Ligi Europy. No nie tylko dla zwycięstwa w Lidze Europy, ale dla też naszej wewnętrznej rywalizacji w rozgrywce mistrzów. Więc zarząd mówi, nie osiągasz wystarczająco dobrych wyników i twoja pozycja jest poważnie zagrożona. Niestawiennictwo na tym spotkaniu oznacza, że zarząd rozwiąże twój kontakt z klubem, więc ja się oczywiście stawiam karnie. Nie jesteśmy zadowoleni z pańskiej obecnej postawy i zastanawiamy się nad pańską przyszłością w klubie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego pańskim zdaniem zespół spisuje się tak marnie. No więc ja muszę, nie wiem, nauczony jakimś, nie wiem, doświadczeniem, uderzyć w jakieś żałobne tony raczej, żeby mnie zwolnili. Więc nie wiem, więc nie będę narzekał na kontuzję, nie będę kurwa płakał o trudnych spotkaniach, tylko po prostu powiem, że byłem chujowy, nie? Czyli po prostu powiem, że to był mój debiut w roli menadżera, więc mam nadzieję, że przymkniecie państwo oko na moje dotychczasowe błędy i dacie mi szansę na nabranie doświadczenia. Nie wiem, tak chyba muszę zrobić. I tak właśnie robię, proszę bardzo. Mamy nadzieję, że wyciągnie pan wnioski ze swoich błędów, bo brak doświadczenia to żaden argument, aby traktować pana wyrozumiale. No więc ja się muszę zastanowić, nie? Muszę się zastanowić, mam tutaj 7 opcji. I w tej chwili zgłupiałem, nie? Bo muszę się zastanowić, nie? Czy mam błagać, nie? Czy mam po prostu... Muszę się zastanowić, naprawdę, nie? To jest ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie będę szantażował, więc nie dam ostatniej opcji pod tytułem: jeśli mnie teraz zwolnicie, kibice nie będą zachwyceni i wywrą na was presję, bo jestem piątym miejscem w lidze, nie? A więc nie wiem. Kurde, zgłupiałem, nie? Ja myślę, że po prostu najbardziej neutralną opcję muszę wybrać, czyli tą ostatnią rzeczą, jakiej ten klub potrzebuje, jest jeszcze większy chaos, więc powinniście okazać mi trochę zaufanie. I tak spróbuję to właśnie. Oto twoja chwila prawdy. No i myślę, że mi się udało w tym momencie. Damy panu jeszcze trochę czasu, ale oczekujemy od pana zbycia 9 punktów w najbliższych 5 meczach. No więc da się zrobić oczywiście. Czekamy na obiecane przez pana wyniki. Dziękuję. I się chyba udało, nie? I się chyba udało. Aczkolwiek uważam, że to jest kolejny bug w tej grze w tym momencie, bo... Zrobisz kontynuuj. Bo to jest koniec sezonu w tym momencie, nie? Generalnie. No więc to się zalicza już do kolejnego sezonu. Aha, do kolejnego sezonu. Którego nie rozegramy. Tak, czyli... Jesteś pewien? Tak, bo... Nie wiem, oni to co prawda obliczą, że w 5 meczach, czyli jeden... Który jeden? Ten w Lidze Europy, finał, czy który jeden, nie? Czy 9 punktów są w tych z kolejnego sezonu w 5 meczach, nie? No nic, no w każdym razie wydaje mi się, że się wybroniłem. Czeka na mnie finał Ligi Europy. Nie chcę się tam gadać, kurde. Serio, to co ja zrobiłem w końcówce, to jest po prostu się nadaje do księgi rekordów. Tak. Cytując Łukasza... Ten człowiek jest po prostu dla mnie... Widzicie go? Popatrz. Daj go tu. Widać go. Człowiek o stalowych nerwach i człowiek o żelaznej woli, nie? Nie wiem, jak to się skończy. Ale po prostu... Zobaczymy. Tak jest. Do końca zostały nam jeszcze 3 spotkania. Finał Ligi Europy z udziałem właśnie Magdiego. Finał Ligi Mistrzów z udziałem moim oraz finał Pucharu Anglii pomiędzy mną a Krzysztofem. Tak jest. Ja pierdolę. Nagrałeś to? Tak.